22 sierpnia, czwartek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz czy ci nie chcieli przyjść? Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę i woły, i tuczne zwierzęta. Wszystko już jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogę i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakżeż tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz ono nie miał. Wtedy rzekł król sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Moi kochani, król zaprasza na ucztę. Słudzy wykonują swoją pracę. Wszystko jest już na tip-top, wszystko jest przygotowane. Ale, no właśnie, zaproszeni nie chcą przyjść. Nie chcą się tam zjawić. Wszystko było gotowe. Lecz naród wybrany, Izrael, odrzucił Boże zaproszenie. Odrzucił Bożą opiekę, Bożą miłość. Oni woleli podążać własną drogą, według własnych pragnień. Oni nie posłuchali proroków ani Bożego głosu. Dlatego Bóg zaprosi wszystkie inne narody, aby przyszły ze wszystkich krańców ziemi. Wielu nie wejdzie na to wesele, bo sami tak zdecydowali, bo to była ich decyzja. A czy w moim życiu osobistym dzieje się podobnie? Czy rozpoznaję Bożych proroków, Jego znaki, Jego słowa, podszepty? Czy słucham Bożego głosu? Bóg pragnie, abym z Nim żył, abym radował się z Nim. On chce mojego szczęścia. Bóg chce, abym żył w błogosławieństwie, w szczęściu, w radości. Bóg chce być ze mną obecnym w moim życiu, w moich trudach, porażkach, upadkach. Tylko czy ja Mu na to wszystko pozwalam? Czy ja Go do każdej sytuacji mojego życia, każdej chwili, sekundy, minuty zapraszam, mówię: idź ze mną. Prowadź mnie poprzez to życie. Czy jestem takim egoistycznym, przepraszam, odludkiem, wędrującym sam poprzez to życie? I często nie dochodzę do celu. A z Bogiem zawsze dochodzę do finiszu zwycięstwa, którym jest niebo i którym jest zbawienie. Serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia już jutro. Z Panem Bogiem.